Dzisiaj czekają nas kolejne dialogi, więc nawet nie ma co czekać i od razu weźmy się za wysłuchiwanie kolejnych ścian dialogowych. Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Jak mam przekonać mieszkańców? Cmentarz jest trochę zaniedbany. Jeśli wypielisz chwasty i doprowadzisz go do względnego ładu... Dobrze, że mam quick loot. Zbieranie chwastów dzięki temu jest dużo przyjemniejsze, a bez tego tyle czasu bym musiał tutaj spędzić. Jeszcze mamy mały plusik, 10 expa za każdego chwasta. No, to mi się podoba. Wyrwałem wszystkie chwasty. Mieszkańcom bardzo się to spodobało. Dziękuję bardzo za twój hojny datek na potrzeby naszej wspólnoty. Powiedz Ezekielowi, by się do mnie zgłosił. Załatwiłem dla Flory miejsce na lokalnym cmentarzu. Możesz mi natomiast pomóc przekonać tutejszych wartowników, aby mi pomogli. Pomogę ci przekonać wartowników do pomocy. Dzisiaj to mocno skupimy się na zadaniach. Oj tak. Potrzebuję twojej pomocy. Ezekiel potrzebuje pomocy ze sprowadzeniem ciała swojej córki. W sumie Markus mógłby ci pomóc. Jak się czujesz? To tylko urządlenie krwiopijce. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. To doskonale. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Dobry pomysł. Znajdzie się dla mnie jakaś praca? Wiele chat ucierpiało w wyniku burz. I poproś o drewno. Ile drewna potrzeba? W przybliżeniu to będzie około 20 kawałków. Dużo miejsca mam, żeby cokolwiek powiedzieć, no ale tak czasami się zdarza. To co to za praca? Każdy z nowicjuszy podczas roku musi przepisać określoną liczbę zwojów. Niestety, teraz pozostało mi jedynie kilka dni na przepisanie całego stosu zwojów. Dobrze, bierzmy się do roboty. My potrzebujemy całej nocy? Właśnie dlatego musimy się upewnić, by miał bardzo spokojny sen. Poczekajmy, aż Lokwar zaśnie. Dobra. Lokwar pewnie już śpi. Dla pewności stań w progu i użyj na nim tego czaru. Rordiar to jest naprawdę kozak NPC. Aktualnie jest chyba moją ulubioną postacią w gierce. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał z nim jakiś wątek. Tylko mi nie spoilerujcie, dobra? Tam jest stół. Siadaj i spróbuj postępować dokładnie tak, jak ci pokazywałem. Przepisywanie zwoi. Pewnie i tak nigdy z tego nie korzystam, ale mniejsza. Nieźle. Nawet się nie spodziewałem, że już za pierwszym razem uda ci się któryś poprawnie stworzyć. Rzeczywiście, czuję się lekko wyssany z energii. Taktyczny sen i można kontynuować. Rordiar, ty tam się pośpiesz, bo zaraz stary wstanie. Może spróbujesz przepisać jeszcze kilka zwojów? No to co, jeszcze jeden zwój i nie pykło, szkoda. Nie udało mi się przepisać ostatniego zwoju. Próbować zawsze warto. Niby się mogę nauczyć kręgów magii, ale nie będę raczej z tego korzystał. Chodźmy trochę powalczyć, tak dla urozmaicenia. Bo ile można tych dialogów słuchać? Widziałem, że gierka się przyjęła, dlatego możecie się spodziewać kronik tak średnio 2-3 razy w tygodniu. O, proszę bardzo, mamy tu kogoś i jakiś kostur. Ciekawe. Co to za przerwa bez kufelka piwa? Wiesz co? Masz rację. Proszę, przyniosłem ci piwo. Pomożesz mi teraz? Dobra, gadaj, o co chodzi. Ciało córki Ezekiela zostało na plaży. Niech da znać, kiedy wyruszamy. Witaj, chłopcze! Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Jasne, daj te chwasty. Idź do Feliksa, on na pewno ci pomoże. Powiem wam, że zbieranie warzyw jest całkiem miłą odskocznią od ogromnych ilości dialogów. Ale podobno tak wygląda akt pierwszy, potem ma się rozkręcić. Podobno. Zobaczymy w każdym bądź razie. Córka Ezekiela została na brzegu. Czego chcesz w zamian za pomoc? Jak to mówią? Pieniądze nie śmierdzą. Hej, mógłbyś mi pomóc? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Jasne, sprawdzę ten przepis. Może nie wywołam ognia piekielnego jak pewna kucharka. Ciekawe, czy faktycznie siedzi w dybach. Warto byłoby to sprawdzić. Czy zupa się udała? Tak. W końcu zjem porządny obiad. Pewnie te wszystkie pietruszki, inne warzywka to do jakichś dań będą potrzebne, więc zbierajmy. Najwyżej nie wykorzystam ich przez całą gierkę i skończymy razem z tym grę. Taka też jest opcja. Synku, widzę, żeś wysoki i siłę masz w rękach niemałą. Pomożesz no staremu? Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę. O kim mówisz? O moim Willu, rzecz jasna. Will to mój młyn. W porządku. Zuch, chłopak. Jestem ciekawy, czy faktycznie takie kamyki mogłyby zatrzymać koło młyńskie. Orientuje się ktoś w tym temacie? Koło zostało oczyszczone. Dziękuję, synku. Oto twoja nagroda. Mimo, że wyglądasz jak Obdartus, to jednak masz przy sobie trochę złota. Przyślij tego Ezekiela, jak będzie gotów. A ty co za jeden? Kolejny przybłęda? Tego już za wiele. Czy tak powinien zachowywać się obywatel Myrtany? Masakra, a ja chciałem być tutaj przykładnym mieszkańcem. No cóż, wyszło jak wyszło. Kim jesteś?
Nazywam się Wej. Czy mogę ci w czymś pomóc? Kiedy byłem już kompletnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino, więc zaproponowałem mój glade, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. Pomogę ci. Masz coś, co nie należy do ciebie. Posłuchaj, glade jest mój i wygrałem go uczciwie. Chyba muszę ci obić pysk. Dajcie spokój, nie będę mu kasy płacił. Zawsze mamy tradycyjny sposób. I złoto zaoszczędziłem, ale profit do przodu. Mam twój glade. Świetnie. A, silny jesteś. Pokonałeś mnie. Ale to nie oznacza, że jesteś tu mile widziany. Udało mi się przekonać dwóch wartowników, aby ci pomogli. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tylu z was będzie się tak rwało do pracy. Z tego co widzę, to zapał do roboty mają, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Marvin, jesteś wreszcie. Miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Przyłączymy się do nich. Chwytaj za lagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. Z Jornem walka na badyle. Potem palce mogą boleć i pełno siniaków jest. Wiem w sumie z doświadczenia, jeśli ktoś by pytał. Nieźle. Całkiem nieźle. Nawet nie wiem, jaki styl walki preferujesz. Cięciwa i kilka strzał potrafią w każdym miejscu zdobyć coś do jedzenia. Widzisz te wszystkie butelki? To jest to słynne wino z archolowskich plantacji. Wszystkie butelki wina są puste. Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski. Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. No to elegancko kradniemy, znaczy pożyczamy ryby i chyba pora przygotować jakąś wyśmienitą zupkę. Tyle jest tego gotowania w tej grze, że nim to wszystko ogarnę, to trochę czasu zajmie, ale spokojnie, mamy czas. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunście ślusarza. Pokażesz mi, jak otwierać kufry? Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Teraz to znam się na ślusarce. Torben to byłby dumny. Chyba mamy już wszystko. Jesteśmy na miejscu. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. I miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół z Londram także zdoła tu dotrzeć. Powinniśmy już wracać. Dopiero co tu przyszliśmy. Dobra, dawaj to wino. W końcu się obudziłeś. Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie. Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami. W wiosce przebywa mak wody Lokfar. Ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika. A jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Dobra, wiecie co? Potrzebuję przerwy, bo aktualnie jedyne, co robię, to słucham dialogów. Ostatecznie słucham dialogów. Dlatego zakupmy mapę, pewnie się jeszcze przyda. Udajmy się do myśliwego, wydajmy tam kilka punktów zręczność, może jakieś lepsze obrażenia będą i myślę, że nadszedł czas, by wreszcie udać się w tereny i zwiedzić trochę miejsc. I może powalczyć z niektórymi przeciwnikami. Zawsze to trochę dynamiki i czegoś innego. Mam nadzieję, że niedługo to wszystko się rozkręci i będę miał więcej walki. Naprawdę, tak bardzo już mam ochotę pomachać sobie jakąś bronią i tak bardzo chcę doświadczenie zdobyć. Niestety, nadal jestem zbyt słaby na niektórych przeciwników, ale zawsze możemy ich okrążyć i może uda mi się zobaczyć, co tam pilnują. I faktycznie, wszędzie prawie coś jest ukryte. Widzę, że gierka wynagradza eksplorację, więc szanuję i naprawdę fajnie się zapowiada. A tutaj mamy jakiegoś pana. Oho, jakiś zbój. No dobra, dawaj chłopie na solo. Dobra, ma jakieś takie proste ataki, więc powinno szybko pójść. No i dobra, po robocie. Teraz zbierzmy tylko rzeczy i możemy iść dalej. A ten skąd się tu wziął? Dobra, nieważne, tobą również mogę się zająć. Albo będzie na odwrót. A ja zapomniałem zapisywać, masakra i pół godziny w plecy. Dobrze, że dla was to mniej niż sekunda. Wiecie co, udamy się jednak w stronę starej wieży, czy jakiej tam było i ruszmy zadania. Trochę expa wpadnie i może coś zarobię. No i co ważniejsze, ulepszę moją postać. Tyle, że najpierw trzeba rozprawić się wszelakim plugastwem. Mnie to w sumie zawsze zastanawia, jak to działa. Niby główny trakt między wieżą sygnałową a miastem, a pełno tu potworów. Chłopaki to nie wiem, jakoś je omijają, czy może mają immunitet u potworów. Ciekawe. O ile z punktu gry to rozumiem, bo wiadomo, możemy sobie powalczyć, poexpić, to z punktu immersji, no tutaj trzeba odjąć punkcik. Ale dobra, czepiam się. Chodźmy robić dalej zadania. Kim jesteś? Jestem Klaus. A ty? Tak, tylko przechodziłem obok. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy Silbach pilnie potrzebują zapasów drewna. Bastiana kojarzę. Czasami wpadam do niego na kwaterkę piwa. Jeśli naprawdę przysyła cię Bastian, to pogadaj z Johanem. Przysyła mnie Bastian. Bla, bla, bla. Idź z tym do drwali. A to drewno na górze? Zapomnij o tym. Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz łapówkę, chłopcze? Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna.
Strasznie na tej górze wieje. Załatw mi ognika, to pogadamy. W sumie rozejrzałbym się jeszcze po okolicy, może uda mi się znaleźć coś ciekawego lub mniej. Bądź co bądź, może będzie coś na sprzedaż i troszeczkę kasy zarobię. Wróćmy do tych bandytów i pora na bitwę numer 2. I początek od razu dał mi w kość, bo kolega tak często atakował mnie krytami, że od razu mnie powalał, więc musiałem wczytywać. No ale dobra, nie ma co się poddawać, tylko trzeba walczyć. Może w przyszłości ogarnę jakąś zbroję? To powinien być dobry pomysł. Ale dobra, po pokonaniu pierwszego zbója pokazał się drugi i tym razem on nie miał siekiery, tylko jakiś mieczyk i w mojej opinii był dużo prostszym przeciwnikiem. Więc udało mi się go porobić i nie musiałem wczytywać. RNG teraz oddało i wróg kompletnie nie miał ani jednego krytyka. Tutaj mamy golema, więc chyba pora zawrócić. Kupmy jeszcze tego ognika i myślę, że możemy wrócić do robienia wszelakich zadań. Proszę, przyniosłem ci ognika. Piękne dzięki, chłopcze. Dobra, chodź za mną. Union Skrypty to gigaczady. Tak ratują takie nudne momenty. Ile ja bym tutaj szedł przecież? Wejdź do środka i weź jedną stertę. Otwieramy bramę i pora ogarnąć sobie jeden stosik drewna i możemy wracać. O, nawet wilk się pokazał. Dzień dobry. Udało mi się zdobyć drewno, o które prosiłeś. Dobra robota, chłopcze. Jest coś jeszcze do zrobienia? Pasterz o imieniu Otto skarżył się, że potrzebuje pomocy. Tyle mi wystarczy. Widzę, że dobrze cię tutaj traktują. Jako stary handlarz mam jeszcze w sobie trochę uroku osobistego. Przysyła mnie Bastian. Ano mam. Stodołę trzeba wysprzątać. Zbierz cały gnój i wróć z nim do mnie. Dostanę przynajmniej jakąś miotłę? Nie ma miotły. Nieś tyle gnoju, ile znajdziesz. Zbieranie łajna. No tak. Dobrze znać swoją pozycję w szeregu. Dzięki, gro. Nie zmieniaj się. Super jesteś. Wysprzątałem całą stodołę. Bierz. O nie, nie. Raskon. Raj jeden, jakich mało. Wiem, że to Rasko ukradł najdroższą Betsy. Dawno przerobił na kotlety. Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka. Mieszka w małej chacie za gospodą. Zobaczę, co da się zrobić. No dobra, no to udajmy się do tego pana. I co, ja tak po prostu mam to rzucić? A nie, czekaj, można w interakcję wejść z tym łóżkiem. Nieważne, swoją drogą to mamy książkę o kradzieży kieszonkowej. I chyba warto się tego nauczyć. Teraz tyle kasy zarobimy. Rasko dostał za swoje. Chciałbym zobaczyć minę Rasko, jak zobaczy niespodziankę. W tej wiosce to same biedaki, jakieś nędzne sztuki złota mają, a dodatkowo nie dostaje doświadczenia. Co to ma być? Brak XP jest niewybaczalny. Jak tak można? Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. Chętnie ci pomogę. Masz tu miotłę? Mamy i więcej zadań typu pozamiataj podłogę, ale zawsze możemy wziąć coś, co do nas należy i sprawdzić, jakie skarby trzymają w skrzynkach. Kiedyś będę musiał otworzyć wszystkie kufry, ale to kiedyś. Widzę, że już skończyłeś. Nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Prawie bym zapomniała. Mógłbyś mi ją oddać? Oczywiście. Oto ona. Oto ser. Dzięki wielkie! Ciekawe, co się stanie, kiedy ogonka powalę. Chłop nie jest zadowolony i gdzieś ucieka. No dobra, może wczytam, żeby niczego nie popsuć. Pomogłem pasterzowi z jego problemem. Jak wyrywać zwierzętom kły? Widzisz... Już się czegoś nauczyłeś. To jeszcze trzeba wykonać jedno z pierwszych zadań, gdzie ktoś się zgubił, a ja muszę go odnaleźć. Według wskazówek, gdzie mam go szukać, te miejsce powinno być gdzieś tu. Rozejrzę się również za zapasami, o których była mowa i od całe zadanie. Niech ci Inos w dzieciach wynagrodzi. Jak długo tu siedzisz? Całe wieki, ale... Możesz biec? Jakoś dam radę. Dobra, jestem gotowy. Wspominałeś o bestii. Jak wyglądała? Była... koszmarna. Przysyła mnie Folkart. Mam już serdecznie dość przygód na dzisiaj. Trzymaj się blisko mnie. Dobra, pora wrócić do miasta. O, nawet jak coś nowi wrogowie się pokazali. Doświadczenie lubię, nie śmierdzi. Dzięki. Rolf jest już bezpieczny. Były jakieś problemy? Parę wilków, ale jakoś sobie z nimi poradziliśmy. Wilki? Tak blisko muru wioski? Udało mi się odzyskać część zapasów z łodzi rybackiej. Dobra robota. Weź te parę monet. Jak wyrywać zwierzętom pazury? Jak wyrywać skrzydła krwiopijcom? Zostało mi jeszcze chyba ostatnie zadanie. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jeśli tak, to piszcie, a my idziemy do alchemika. Co tu robisz? Poluję na grasujące w okolicy bestie. Uważasz, że straż robi złą robotę? No a ty skąd się urwałeś? Z Korinis? Z Londram. Jak idą łowy? Kiepsko. Pustki na szlaku?
Wręcz przeciwnie. Dobra, masz chłopie te skóry i dawaj kasę. Trzeba się nauczyć jak pozyskiwać trofea, bo coś czuję, że kasa się tutaj przyda i pewnie i tak będę miał nadmiar punktów nauki pod koniec gry. I w sumie tak to zawsze jest w gotikach, więc dobra, kupujemy. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty. Trzymaj. Więcej przeciwników, ale to nic szczególnego. Zawsze jakieś doświadczenie. Chwasty możemy sobie jeszcze tak sportowo pozbierać. Ty jesteś Bodowin? Dobra, skoro już mi przerwałeś, to gadaj. Czego chcesz? Mój brat został urządlony przez krwiopijcę w pobliżu wioski Silbach. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, powiedz, czy masz chociaż kilka sztuk złota? Myślałem, że przyjaźnisz się z Kurtem. Przyjaźnie? Złoto nie będzie problemem. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć. Podejdź do jednego z pulpitów w mojej pracowni. Już wiem, jaki krwiopijca urządlił mojego brata. Krwiopijca rzeczny. Tak, krwiopijca rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Cholera! Skoro mowa o szkodnikach, zajmij się nimi. Weź jeszcze to. No to co, nadszedł czas, aby rozprawić się z tymi ścierwojadami. I jak zwykle, łuk jest perfekcyjnie zbalansowany, więc git good. Sprawa rozwiązana? Co się stało tym ścierwojadom? Od jakiegoś czasu pracuję nad wyhodowaniem roślin potrzebnych mi do stworzenia nowej, przełomowej mikstury. Dostawy od gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Rozwieś te ogłoszenia w Silbach. No to wracamy do miasta i jeszcze natkniemy się na kilku rywali. Spoko, może być i tak. Rozniosłem wszystkie ogłoszenia. Dla twojego brata jest skończony. Dobra, dawaj to. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Jedno nie daje mi spokoju. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miewasz u siebie gości? Ścierwojada? O bogowie! Fascynujące! Chyba jednak coś jest nie... Co się stało? Spokojnie, chłopcze. Kolejnymi eksperymentami? No tak. Jak długo byłem nieprzytomny? Kilka godzin. Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Ile? Zastanówmy się. Oto twoje złoto. Dobrze. Z tego co wiem, było włamanie, ale nie znam szczegółów. Jesteś nareszcie! Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. Jorn zniknął. Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które... Muszę już iść. Rozpoczynamy akt drugi i pora zobaczyć, co przyniesie. Mam nadzieję, że aktualnie będzie więcej walki, więcej akcji, a zarazem trochę mniej dialogów. Wy pewnie to już wiecie, a ja się dopiero przekonam, a my jeszcze się spotkamy.